wiele razy. Czasem nie przechodzi, ale ja mówię, to zostaw to Panu Bogu. Ostro, czyli Sławek. Cicho, nie, bo znowu, żeby nie uderzyć. Tak. O, właśnie, wele. Koń. A bo tutaj ten korytko. Te korytko jest takie właśnie. I to, że tak powiem, jak ja jej to powiem... jak będziemy jechać za Maciejem, to my nie nadążymy za nim. Tak, bo ten to jest... To jest pirat drogowy. A to turbo nie działa, tutaj to jest bida. Także tej marzenie przechodzi wielokrotnie ból. Ale miałem bardzo ciekawe doświadczenie, jak poszedłem do banku PKO. I tam miałem konto w tym banku i zacząłem tak... Lubię tak porozmawiać czasem o te sprawy Boże, tak jakoś wyszliśmy na te. I mówię... Nie, mówiłem, zacząłem tam mówić o tych uzdrowieniach, a ta babka mnie zaskoczyła. Mówi, miała dziecko w szpitalu, dziecko było chore i ona, że tak powiem, wzięła do szpitala Biblię i zaczęła czytać. I czytała dziecku i okazało się, dziecko wróciło bardzo szybko do zdrowia. Przez samo czytanie pisma przy dziecku. Bardzo szybko wróciła do zdrowia. Jak inne matki to zobaczyły, poprzynosiły pisma i zaczęły czytać swoim dzieciom. No to musiały być jakieś stare czasy. Ja mówię, nie teraz to, nie, to niedawno, to było, aha, to było, no niedawno, to było może ponad 20 lat temu. No to właśnie mówię, no. Ponad 20. I ona mi to powiedziała. Teraz to mordują w szpitalach, nie wpuszczą cię. Powiedziała, no tak, to mnie ja... tak zaskoczyła tym, mówię, ja tu tego, a ja sam, że tak powiem, dowiedziałem się takie rzeczy. Czytanie Biblii, nie? Czytanie słowa, słowa życia, nie? Słowa moje są duchem i życiem. No niesamowite. Dziecko bardzo szybko wróciło do zdrowia, nie? Ja wiem jak po sobie, jak tam mówię coś w pracy o Bogu, ten, czy na mnie patrzą, wariat. To znaczy patrzą się do czasu, aż, że tak powiem, przyjdą pewne doświadczenia. No tak, tak, no. I wtedy, że tak powiem, dopiero mogą, że tak powiem, inaczej będą te... Tak ja nie umiem, ja nie jestem taki... Mówię, jaki tam, no, mówca albo ten. Ale ja im tak mówię po skrótku, co nie, żeby tam... Ta. Bo oni są gorliwi katolicy, co nie znam. Im ciężko coś powiedzieć ten, ale... Jak są, nawet jak są katolicy, a są ludzie tacy związani na przykład z ruchami biblijnymi, na przykład Odnowa Duchu Święty, Neokatechumena, czy tam jakieś nie, inne, nie, 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 takiego, nie, nie. To oni wysłuchają, oni się zastanowią. Ta u nas tam oni nie. Oni przemyślą. No, wierzący, ale nie praktykujący. O, katolik. A no to jest inny gatunek. No właśnie, no. I dla nich to papież to jest święty, Maryjki, te sprawy. A no właśnie. Ja dopiero i tam próbuję wytłumaczyć właśnie, że jest jeden tylko Bóg, jest jeden to Jezus Chrystus, nie ma więc nikogo świętego. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, tak powiedział Pan. No tak, ale... Powiedział do nas, nie? Przecież jak listy zaczyna apostoł do wszystkich świętych w Efezie, czy w Koryncie, czy gdzie w Galacji, czy gdzie indziej. Zobaczcie, ten tytuł przysługuje nam wszystkim. No nie wszystkim. No nie właśnie nie wszystkim, no. O to mi znaczy, tak, no do tych, którzy są zgromadzeni w gminach z chrześcijańskich zborach, do tych tylko wszystkich kierowane, tak, no są nawróceni, właśnie. Także to jest niezwykłe, nie? Nie ma brudnej. To jest niezwykłe. Do tych, którzy doświadczyli też chrztu w Duchu Świętym, prawda? Także tego. To są takie te... A ja mam pytanie jeszcze. No. A propos Ojcze Nasze, nie? No. Niektórzy twierdzą, że to jest tylko regułka. Jak zdrować Mario? Że? Ja mówię, jak zdrować Mario. No tak. No. Ja mówię, niektórzy mówią, że to jest regułka, że tylko klepiemy, to niepotrzebne niby jest. Aha, no. A niektórzy twierdzą, tak jak ty bracia mówią, że można się modlić Ojcze Nasz. Ja się modlę o modlitwę Ojcze Nasz, bo to jest pierwsza modlitwa, którą nauczył nas sam Pan Zbawiciel, prawda? No tak, Pan Jezus. A teraz się tak właśnie twierdzi, że no. Nie na darmo Bóg nam to dał. Tak. Żebyśmy, znaczy Jezus ma przez Boga, żebyśmy wiedzieli, jak mamy uwielbić Boga. Z tym, że wzorów modlitwy w Biblii jest bardzo dużo. Chociażby w psalmach, chociażby w liście Piotra. Weźmy na przykład pierwszy list Piotra i tam, nie pamiętam, w którym miejscu musiał to poszukać. Pisze tak, złóżcie na mnie wszystkie wasze ciężary, bo ja o was mam staranie. To jest wskazówka. A modlitwa Jabeza, czy to nie jest wskazówka pomocnicza?
pierwsza księga Kronik, rozdział 4, 9, 10 werset. 10 jest głównie. Sławek się modlił tą modlitwą, nie? Ja też zacząłem się modlić. I że tak powiem, tu i wiele innych jest miejsc, gdzie po prostu ludzie się modlą i to są te wskazówki, nie? Ale tą modlitwę Pan Jezus nauczył, nie? Także z tym, że w tej modlitwie trzeba zauważyć jedną rzecz, że w jednym przekładzie jest napisane nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, a w innym nie budź nas na pokuszenie. I właściwe jest nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Bo nikt, Pan Bóg nikogo nie wodzi na pokuszenie. I to trzeba, tu trzeba mieć tą jasność, nie? Zaraz, ja wezmę, znajdę tę pierwszą księgę Kronik, bo to jest krótka modlitwa. Czekamy jeszcze. A, u góry nawet w ogóle ruchu nie ma. No. Pakują się. Chyba na tych pierwszym. Weźmy tą modlitwę. A, mam zaznaczone. No, ja też szukam kombinuję. Jest tak. Dwa wersety. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazywała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólach rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I co jest napisane? I Bóg spełnił jego prośbę. Niesamowite. Jest wzór na modlitwę? Jest. Wyszła książka. Sławek to tam najpierw po angielsku żeś czytał chyba tą książkę, nie? No, później mi ściągnął po polsku, przeczytałem. Świetna książka. Idę ewangelizacji do normalnego życia, nie? Tam dużo świadectw jest. Tam opisuje, to jest pastor, nie? Ten, który opisuje te różne tam przeżycia. I to do indywidualnego życia ta modlitwa jest bardzo dobra. Także wskazówek jest. Tu jakby... Ja tak na szybko nie będę te, ale weźmy nawet psalm 40, 70. Albo psalm 37, werset 5, ale w 40. Wyznawajcie, Pan jest wielki, Bóg jest wielki, wy, którzy potrzebujecie Jego pomocy. Czyli my mamy to powiedzieć Panu Bogu. Jak jesteśmy, mnie na przykład, jak mnie coś tam łapią, jakieś bóle, tu czy tam, to ja kładę rękę i modlę się tak... krótko, że tak powiem, swoimi słowami i to między innymi psalmu 40-70, nie? Albo psalm 37, werset 5. Powierz Panu drogę swoją, Panie Boże, powierzamy Ci naszą drogę dzisiejszą i zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Prawda? Też jest wskazówka. No. I takich miejsc znajdziemy sporo, dlatego warto to podkreślać, warto se zaznaczać, nie? Warto, na przykład Roger Morneau, nie? Jest ta książka Niesamowita moc modlitwy. To on miał przy sobie 2000 fragmentów z Biblii. Jak miał wolną chwilę, gdzieś tam, to on se wyjmował i czytał. I przypominał. Ale jak czytałem tam świadectwo, jak on wchodził do szpitala. Jadą. Jak wchodził do szpitala i modlił się, to ludzie na ojomach byli uzdrawiani. Niesamowite, no. Także, a co? Co tam się dzieje? Czekaj, bo mało. Co? A, bo on jedzie za nami. No, a my jeszcze tam chyba, my też, nie? No, czekaj. Czy nie? Do tyłu. Co? Dlaczego? No też, bo Zbyszek pojedzie pierwszy, nie? Tam, Czekaj, ludzie są w ciężki. Jak jedzie pierwszy, to zjedź to? Tam i może gdzie? Może na boku gdzieś staniesz. Właśnie nie ma tu miejsca. Nie. Musimy albo do góry. Do tyłu? Sławek, nie. Zjedź na krawężniku, na chodniku. Czy nie? Też do tyłu, czy czekaj, nie? Czekaj, ale tam. A jedzie też, dobra. Maciu, czekaj. O, idzie ciocia. No, wiecie, że ciocia to zawsze ona na samym końcu. Dobra.
No to my najszybsi harcerze jesteśmy. Tak. No punktualność to podstawa. Tak, harcerze jest. Dobrze otworzyłeś, bo... Zimno, nie? Chłodamy. Ja mam pełno kurtek. No dobrze. Mówię, ja dzieci uczę punktualności. A u mnie w domu jest afrykański czas, bo żona jest z Afryki. To wiesz. Czyli wiesz, że zawsze jakieś opóźnienia, nie? No chyba jeszcze do tu musimy dać. Jeszcze? No bo tej... Aha. Czekaj. No ale to zależy jak ten. A on jeszcze i... no. Tych, bo Maciej nie ucieka do tyłu. No nie ucieka. Do tyłu tam. No, jedzie, dobra. Czekaj. Dobra. No. Tylko nie na słupa. A tamten już jedzie, dobra. Tak. To co jedzie? Niech jadą, dobra. Jadą? To my za nimi? Tak, za nimi. Dobra. Co? No, widzisz. A to są ci z tego. Pszczelarze. Tak. O, właśnie. No, czekaj, co tu się dzieje? Dali ci inne rękawiczki? Oj, zdech. Ja mu w gaz, a on z gaz. A, widzisz. Henio mówił tak, na jakim biegu wjeżdżasz, na takim zjeżdżasz. Czyli na jedynce wjeżdżasz, to na jedynce zjeżdżasz. To na jedynce masz zjechać. Tak jest. O, jedzie z jakiś samochód. Ciało. Taki wóz ma ten kolega. Dobrze, on jest tutaj. No. Karteczka. Ciągle jadam z Bogiem, to jesteśmy krótko na razie, jadam rok czasu, ale ale mi chodzi o szabat i ten, no. Tak, to. Tak. Ja znów pracuję w szabat, nie? Chociaż żona nie chce, żebym pracował, no ale niestety, no taka jest sytuacja. Wiesz, ja sam pracuję, brat nie pracuje, żona nie pracuje, czwórka dzieci, to ktoś musi utrzymać ten cały cyrk. Ja też pracuję i mogę pochwalić się, że mów mi tak, pracowałem na 3 zmiany. No. I robiłem tam na kopalni u siebie, na taśmociągach, na maszynach. A kopalni gdzie? Gdzie na kopalni? W Turowie. A, w Turowie? Aha. Turów. A, to co z Czechami jest ta wojna. Tak. Ale chcieli bałagan zrobić. No, tak, ale już wszystko się udało, że ten, no, na razie jest koncesja, wszystko ten. I modliłem się do Boga, żeby nie łamać szabatu, żebym mógł mieć taką pracę, żebym mógł robić tylko na jedną zmianę. Aha. I udało mi się w mojej firmie, tam co robię, przejść na jedną zmianę. Aha. Mam po pierwsze lżejszą pracę, bo piłą wycinam, co nie dam. Aha. Na rowach, kusimy kusiarkami, ten, to jest to jedna zmiana. Drugie, mam taką samą pensję, jakby był na 3 zmiany. Piękne, bo super. Następne, mogę przywieźć drzewo do domu. O, no teraz. To też dobrze. Pięknie. Nie muszę teraz kupować drzewa. A, skoczy na ciaska. Gdzie? Ale no, taka mała. To jest do ćwiczenia. Oni tam skaczą i ćwiczą sobie. A to jakaś nowa chyba. Świetne, no. Te juniory chyba, te takie. No. Albo i... Byliśmy tam, no. I ten. I właśnie dzięki Bogu, no, że zawierzyłem mu tą sprawę. Mam wszystko, co mi potrzeba. Mam się palić w piecu, mogę obchodzić szabat i mam taką samą wypłatę, że nic nie straciłem. Pięknie. Bo tak na dzień dobry bym stracił około 400 zł. Na wypłacie. Ja bym przeszedł na jedną zmianę. To ładny, kurczę, firma ładnie się zachowała. No i przede wszystkim to Pan Bóg się zatroszczył. My to jak mieszkaliśmy w Norwegii, nie? To ja to mam takie miejsce, tutaj w Polsce to gorzej, ale to chodziliśmy z tyłu za supermarkety. Tyle jedzenia, co ja przynosiłem do domu, to ta Norweżka, u której mieszkaliśmy, to ona jadła. Tam lepsze produkty wyrzucają niż u nas. No my jedziemy tutaj ten, no, z braćmi. Nie. Nie, tym Seatem tutaj. To, ze Sławkiem. To Maciej go zastawił. Tak, przed wami jesteśmy, tak. Dobra. A, żona jedzie tu z przodu? Nie wiem, tu Asia dzwoniła. A. Asia, tak, od Macieja. No bo się pytała, czy jedziemy swoim, bo nie wiem, czy nie mają tam kogoś co zabrać, co nie wiem. A co, nie ma kto zabrać? Nie wiem, ale chyba nie, bo chyba się pytali, czy my jedziemy.
na czym, no. A siostra została w domu sama? Tak. Czy tam? Jakoś sobie będzie radzić. To ona ma tam dobrze wszystko, ten, no, zrobię jej kawę, popsiała ten. Ona sobie włączy telewizor, będzie oglądać ten. No. No niestety nie mogę wszystkiego powierzyć na niej. Ja też mam dzieci, też muszę jakoś. No tak. Tak jest, trzeba i tu i tam. Ale ważne, że jest modlitwa za nią, uzdrowienie. To jest. No ja się modlę. I ona też na początku była przeciwna wszystkiemu. Ona nie chciała tu przyjechać. Ona nie chciała sabatu wchodzić ten. Ale to też poniekąd wina mojej rodziny, co nie? Bo tam ciotki dzwonią, nakręcają ją przeciwko mnie ten. Ciotki katoliczki, nie? Tak, gorliwe, to gorliwe. Takie gorliwe, że tylko świata obchodzą. Czyli taki fanatyzm religijny, nie? No, jak ksiądz przyjdzie pokolenie, to mu tam kopertę, czy ty. Ale jak zobaczą po moim zachowaniu, że się może zmienią, oni się może zmienią. Nie wiem. A bo one gdzieś blisko mieszkają, nie? Nie, w Bielsku, nie, na, w Bielsku. Bielsko-Białej? Tak. Znaczy jedna mieszkała około od nas 5 km, ale ona tam. Taka Irka. Do Zakopanego ile jest Rabki? Nie jadę jakoś. Było 40 km. Jadą czekaj, za nami. Nie tędy jedzie. Chyba. No jak to? Nie tam jadą. Tam jechać, tak? Tak, tak. Ja jadą te ludzie za nami? Nie, bo tam był znak na Zakopane, nie? A jedziemy trochę, może... Chcę, żeby trochę tam coś zobaczyć może po drodze, nie wiem. Nie, chodzi o tym, co Paulina znał, tą starszą panią. To nie. Chodź, chodź. Nie. Ale ona tam śpiewa, bo ja też tam mam. Tu nie. Obca, kobieta. Co? No to są fajne tereny. Ładne, no. Tu coś by znalazł, tylko trzeba było szukać, nie? Gdzieś tam. A, tu tak, dużo pustostanów. Ale żeby tu wsadzić w remont, to trzeba chodzić. O, teraz remonty, wszystko drogie materiały. O, jak teraz styropian 200% do góry poszedł. To już lepiej kupić coś starego, ale żeby w miarę można było mieszkać i tyle, nie? No, bo chcemy tam u siebie sprzedać to i wyjechać gdzieś. No. Braci albo coś raz bym poszedł, nie? No. I ten, bo ja myślę przyszłościowo, bo... Że jeszcze tam 10 lat kopalnie zamkną i co to będzie tam? Nie na wielka dziura. No tak. Tam a może odchodzą. Nie zamkną? Zamkną. Polityka jest. Zamkną. Nie powinni, dlatego że to jest interes Niemców, żeby Niemców i Rosji. Oni chcą, żeby gaz sprzedawać, żeby z Niemiec ten gaz szedł tymi rurociągami, żeby elektrownie były opalane albo gazowe, albo na ten mazut. Tak. Takie coś. To i to jest polityka niemiecka. Oni nam pociągną do Polski gaz i elektrownia zostanie, ale kopalnie zlikwidują. To jest, wiedzą, że to jest szkodliwe i... Nie powinni likwidować, bo ja im napisałem na stronie tam górniczej jakiejś, że to jest po prostu... To się w głowie mieści. Czy węgiel będą, dalej używać, ja tylko po prostu Polskę chcą wyłączyć? Będzie tak, miałeś, tak jak w weselu wyspiańskiego, miałeś chamie złoty róg, został ci się ino sznur. To są bogactwa naturalne Polski, ogromne, i to trzeba szanować. To trzeba szanować, nie można likwidować tego, niszczyć. A tu obce siły trzymają łapę na wszystko. Tak, ale... Bo tu jest ropa, złoto, tu są różne metale. My nie możemy wydobywać tego. Oni trzymają łapę. Uzależnieni właśnie od Niemca, od Żydów. Od Ruskich. Od wszystkich, kurde, są uzależnieni. Przecież a kto w Polsce Żydzi? Żydzi rządzą w Polsce. Tak. Morawieckie, te Kaczory. Tak, to wszystko jest Żyd, tylko pod innym nazwiskiem. I dlatego Polaków traktują jak śmieci, jak goju. W KGHM jak ma 51% akcji, to mają Amerykanie. No, przecież to jest kombinat, gdzie tam jest złoto, srebro, miedź, platyna, wszystko. Ja mam jak pisze w Biblii, mamy się młodzić takich ludzi, mądrość dla nich, żeby wiedzieli jak rządzić, żeby naszego ludu było dobre. No
ale na razie robi się coraz gorzej. Bo jak widzę u nas, tam gdzie mieszkamy, to Czesi przyjeżdżają do nas, tak wszystko wykupują, że nam brakuje rzeczy. A różne produkty? Tak. No bo może taniej jest tu. Tak, u nas jest w Polsce taniej. A oni euro mają już? Czesi? Czy, czeska korona, nie? Czeska korona, tak. I ten. Jak u nich, u nas jeden kurczak, to on, u nich 2,5. Aha. Nie, u nich jeden, a u nas 2,5. A, tak, to... o, przepraszam. Czyli ceny wysokie są w kurczakach? Tak, ceny wysokie. Tak jak paliwo wysokie u nas tankują, jedzenie. A nie za niedługo u nas będzie lepiej do Niemca iść kupić jedzenie za niedługo. To tak, bo to przecież... Znaczy, bankierom zależało na tym, żeby wyhamować rozwój gospodarczy w ramach tej depopulacji, nie? I my wpływ na bankierów to możemy mieć tylko przez Pana Boga. Tylko modlitwa zostaje, ewentualnie jeśli ktoś ma jakieś tam kontakty, to tam, to z tym światem rządzącym gospodarczym w Polsce, to wtedy można im coś tam podpowiadać, nie? Że coś nie jest tak. Ale zostaje modlitwa, bo oni chcieli i wyhamowali, bo wzrost cen materiału budowlanych wszystkiego wyhamowuje gospodarkę. Patrz, śnieg widać tam, nie? Na tym. Albo pura, nie? Albo mi się wydaje. Wyhamować gospodarkę, jak wyhamują, no to wiadomo, rozwój jest mniejszy, ludziom się gorzej powodzi. No i co jeszcze oni tu wykonują? Kredyty, prawda, w górę. Górę, prawda, obciążyć ludzi. To im się udało zrobić i służył do tego wirus, nie? A teraz ta wojenka też dodatkowo robi problemy dla gospodarki dalej. Dlatego, że trzeba pomóc ludziom, tym z Ukrainy, prawda? Ale jak się pomaga, no to po prostu te środki, co ludzie wykorzystali tutaj na swoje sprawy, to się zmniejszają. Więc gospodarczo to też troszkę to wszystko siądzi, nie? Czarny Dunaj jest 21. Chociaż mówią niektórzy, że no ale oni tu będą pracować, no wydają pieniądze. No może z jednej strony to będzie tak, że oni mają też pieniądze, wydają. Może to też nie będzie taka sytuacja trudna. Zobaczymy, nie? Ja wiem tyle, że u nas jak budowali tą elektrownię, modernizowali ją, tyle Ukraińców było u nas. I ludzie na tym zarobili. Bo no, tyle pozbierali. Aha, czyli nie będzie może tak źle. Nie będzie. Może nie będzie źle. Tutaj gorzej z tymi kredytami, bo jednak oprocentowanie idzie do góry. Ceny materiałów poszły w górę, a to hamuje. To głównie to wiadomo, że chodziło o Amerykanów i Chińczyków. Amerykanie zobaczyli, że Chiny są już pierwszą potęgą gospodarczą. Dokładnie. I po prostu i wszystko namącili przez tego wirusa, podrzucili im tam, podrzucili im tego wirusa, żeby narobić. To broń biologiczna, Mirek, to wszystko. No tak, taka broń. AIDS to przecież też jest wynaleziony w laboratoriach, Ebola. To są wszystko wynalazki laboratoriów. Czy oni nie mają leka na raka, albo na coś? Mają. Lek na raka jest, tylko oni i zależy chemioterapia, radioterapia, żeby ludzi zabijać. Dokładnie. Bo tu chodzi lekarze, w ogóle te szpitale, te lekarze, to wszystko jest system pod Rothschilda. Przecież te wszystkie leki, które tak zwane leki, które są w tych aptekach i tak dalej, to rzekomo coś pomaga, ale to generalnie ma służyć do wymordowania ludzi. Tak, tak. Szkodzi na drugie gorsze. Bo oni wycofują zioła, bo nie chcą, żeby ludzie zdrowo żyli, nie chcą, żeby ludzie żyli. Tylko jak człowiek dożyje 60, 65, musi umrzeć, bo oni, jak płacisz im składki do ZUS-u, to jesteś potrzebny. Ale żeby pieniądze od nich wybierać, to już się trzeba zlikwidować. Wyciąg. No, zobaczmy, jak kiedyś ludzie żyli 100 lat, 99, 90, no 90 tak spokojnie żyli. A teraz? Jak ja widzę ludzie 50 lat, 45. I wcześniej, teraz po tych szczepionkach bardzo dużo ludzi umiera i młodych. Młodzi ludzie umierają, no, także... To jest... Nie wszyscy słuchają tego internetu, nie wiedzą co jest co. I tego. No, mamy koleżankę 83 lata, dwie szczepionki wzięła. No mówi, wiesz co, teraz się ciężko czuję na nogi, nie, mam problemy z nogami. Tak dalej. Później taki Mariusz, ile on ma? W tym roku 5 dych kończy. No, od nas z rodziny.
I mówi, ja mu tłumaczyłem, że nie brał tych szczepionek. On wziął dwie szczepionki, wiesz co? Podupadłem na zdrowiu. Podupadłem na zdrowiu. No i jak tu tłumaczyć ludzi? To nie są szczepionki, tylko to są trucizny do mordowania ludzi. To są preparaty, wolę, tak. My nie potrzebujemy żadnych szczepionek, bo to jest wymysł po prostu tych karteli farmaceutycznych, które chcą mordować ludzi. Jak ci wstrzykną truciznę od małego dziecka, u nas przecież dziecko jak się rodzi, w przeciągu 24 pierwszych godzin od urodzenia dziecka już ci wstrzykują truciznę. Także oni chcą po prostu, jak tylko się człowiek urodzi, żeby trzymać człowieka uzależnionym od tych karteli farmaceutycznych, żeby cię ciągle szprycowali, rzekomo, że ci pomagają, nie? Także i oni też co mogli, to najlepsze kąski opanowali, czyli banki, władza, sądy, prokuratura i medycyna. Oni to opanowali i jeszcze tam koncerny różne zależne. A to wszędzie Żydzi przy korycie siedzą. Adwokaci, lekarze, sędziowie, prokuratorzy, wszystkie wysokie stanowiska gdzieś dyrektorskie i tak dalej. Żydzi pomagają sobie jedni drugim i oni swoich ustawiają wszędzie. A Polak ma robić jako goj, czyli po prostu im ten. A teraz tych Ukraińców nas wprowadzali tyle, przecież to im dają tak 500+, jakieś 300, jakieś zapomogi, to darmowe pociągi, darmowe autobusy. Ale praca to w pierwszej kolejności. Ale praca, ale też ale i... wiecie co? Praca. Ja widziałem, jak oni robią. To są naprawdę pracujący ludzie. Ja do nich nie mam, naprawdę. No też słyszałem. Jak tam chłopaki robili z nimi ten, naszym się nie chciało, położyli się, kurde, a ci pracowali dalej. I tego im nie można rzucić, kurde, bo oni tu przyjeżdżali, jak mieli zarobić tutaj u nas pieniądze, tam u nich, to się lepiej opłacą im robić. To dużo lepiej, bo tam mają... Tak. Tam zarabiają jakieś grosze, nie? I mówię, z tym to Biedronka. U nas kobiety nie chcą pracować w Biedronkach, albo mężczyźni. Tak. Tam przyjmują Ukraińców, Biedronka na tym zarabia, choć to nie jest polski sklep. To portugalski. Tak. I pracują, tak? A no my niestety no nie jesteśmy przygodni. No, my chcemy zarabiać duże pieniądze, tak? Od razu. Ale Ukraińcy też nie chcą zarabiać małych pieniędzy. Też. Często się... Także no z tymi Ukraińcami różnie bywa. My mamy akurat trzy rodziny, no teraz dwie rodziny tam w kościele Adwentystów w Radomiu, nie? Była trzecia, ale ona wyjechała. No i teraz są dwie rodziny, ale to Adwentyści to tam trochę inne podejście. Ale dużo Ukraińców jest takich roszczeniowych, nie? Że jemu to trzeba, to. On nie będzie tak mieszkał, musi być to, nie? Także... To zależy, na kogo się trafi. Tak jak Polak to samo, jest Polak i Polak, co nie? A to zgadza się. Tutaj to jedno jest pewne, ludziom trzeba pomóc, bo to co im tam narobili, to bałaganu, takiej tej katastrofy, to... Tylko dla mnie to jest dziwne, bo trochę tam oglądam świat, czytam ten, no, mam znajomego w wojsku, tam na kilkunastu misjach był, zaczynając od Czadu, jak tam pierwsze ten były te wojny, ten, no nikt tak nie rozgłaszał tego. Jest cisza. Do tej pory w Afganistanie się biją tam, w Izraelu się biją, kurde. Czy ktoś o tym powie? Tak. No, tylko z Ukrainy robią cały cyrk, szopkę. Dokładnie, no. Ja rozumiem, to jest złe, to jest bardzo złe. Dwa wojna i ten, no. Tak. I ten, no, ale... Gdzie te ludzie giną? Nikt o tym nie mówi. Tak. Jak jest dalej od naszego kraju, to jest inna reakcja, nie? Nawet z modlitwą to my tam tylko od czasu do czasu się modlimy. A teraz jak tutaj blisko, to codziennie jest. No, to mi chodzi, że tu... Ja rozumiem, że jest wojna, ten... No trzeba im, bo wiadomo, jakby trafiło na nas, my też byśmy uciekali do Niemca, bo do Czecha, żeby nam pomogli. Ja to rozumiem. Tylko mówię, że no... Niektóre, jak tam pokazują te filmiki, nagrania na tych YouTubach, albo coś, kurde, trzeba się tylko przypatrzyć. I nie pokazują oryginalnych filmów. Pokazują, to było 2 lata temu, albo jakieś ćwiczenia. Polska telewizja, ona wyciąga tylko, co im się podoba. Tak. Nie pokazują prawdy. To jest też manipulacja. No. Patrz, jak ścina. Jedzie, zasuwa.
ta w ogóle telewizja, to trzeba wyrzucić te telewizory, bo to jest wszystko propaganda, tak samo jak z tą fałszywą pandemią. Tak samo i to samo z tą Ukrainą, to samo jest wszystko fałszywe. Nie dowiesz się prawdy, to jest tylko manipulacja ludźmi. Także... Człowiek jak w Norwegii te domki, nie? Zobacz tutaj na tym. Nie, w Norwegii mają trochę inne. Ale mówię tak na górach, tak. A, oj, to tak. A tu chyba do Zakopanego jedzie ten pociąg, nie? Tu jest linia kolejowa. Chyba do muszę iść do Zakopanego. Muszę iść do Zakopanego. Nie, ten pociąg z Krakowa do Zakopanego chyba. A ten jedzie bez świateł, ten tam. Zapomniał może włączyć, wiesz? No bo w Polsce jest całoroczny nakaz. Nie wiem, tak jest. Zapomniał włączyć. Że lato jak jest, nie? Chyba, czy, albo jak dobra widoczność, czy co? No nie trzeba włączyć, nie wiem, czego. No, a tutaj to cały rok musi. Nie wiem, widzę, a odkąd ci ciągnie normalnie? No jakoś idzie, tylko wiesz co, jak jest pod górę, to widzisz od razu, że zwalnia, nie? A nie ja ma... tu patrzę, ty czwórką, kurde, normalnie pod górę ciągniesz. Ale tu mała górka, wiesz, jak masz takie podjazdy, to on zwalnia, to trzeba redukować. Na trójkę lecieć. Na trójkę, a czasami na dwójkę trzeba przerzucić, nie? A no, na trójkę to nie, ale wiesz, na trójkę to i tak, wiesz, ta buda jest ścieżka, duża. Tak, to jest... Czy wiesz, tutaj on może częściowo nie działać, to turbo, może częściowo działa. Nie, może, bo to jest to turbo jeszcze to takie... bo jak jeszcze stare miałeś turbo, to były blaszki. A tu są takie włoski, te włoski pewnie, bo jak jeździsz na wolnych obrotach, to te włoski zajdą tą sadzą i już później to turbo nie działa, nie? A znów teraz regeneruj to turbo, będzie 1000 zł kosztować. No i po co? Jak za chwilę będzie to samo? To nie ma sensu. Nie ma co. Chyba, żeby to się jeździło, wiesz, na trasach gdzieś, że to cały czas by było powyżej 2000 obrotów, by cały czas ten samochód chodził, a on nie chodzi, tak czasami się jedzie, jak się jedzie i tyle. Najważniejsze, że to jeździ. A czy to jeździ szybciej, czy wolniej? Najważniejsze, żeby dojechać. Czy człowiek nie przejmuje, nie? Samochód, ten ma 22 lata, ten drugi mamy taki zielony samochód, Volkswagen Transporter, też ma 22 lata i najważniejsze, żeby jeździło i tyle. A czy to jest stare, czy to... Najważniejsze, żeby to jeździło. Nawet wyglądu nie musi mieć. Ja to samo, ja też kupię tego Seata. Już na dzień dobry włożyłem 3200 w naprawę. No niby takie zadbane, biała mechanika, sprawdzał wszystko, ten opłaca się, wiesz, kurde, bo nie zaczyna wiedzieć, ile pójdzie w tydzień. Z tego, co nasz mechanik w rodzinie mówił, te samochody, na przykład ten jest rocznik 2000, nie? I tu jest 101.9 TDI, ale 110 koni. Bo później, jak już były te, po 2000 roku, te 115 wychodziły, tam coś jest inaczej z tymi, nie wiem, wtryskami, nie wtryskami, coś... Jest inaczej, nie? I tam po prostu jest to, że trzeba po prostu uważać z tym, nie? Dlatego, no, akurat my to kupiliśmy z rodziny, od tego naszego mechanika i on to sprowadził z Niemiec, nie? Bo to był jakieś rodzinne chyba, samochód rodzinny i tutaj turbo było popsute i on to jechał, ledwo jechał z tych Niemiec z tym samochodem. No i ten, to jakaś rodzina chyba używa, no bo tutaj też te dwa foteliki są z tymi takimi wewnątrz fotelikami dla dzieci, nie? No i teraz tu trzeba... Fajnie było, jakby turbo chodziło, ale bez turba też już się czeka. Ale jedzie, nie? Jest tak na to. Jedzie jakoś. Zresztą oni wolno jadą, to... Będzie jakby miał gonić. Fajnie by było w górach mieszkać, nie? Ale tu są... My na przykład w Radomiu mieszkamy, bo mamy tą rodzinę dookoła, nie? Zawsze to tak. Mamy mechanika w rodzinie, tam już tych ludzi człowiek zna, czy w kościele adwentystów, bo to też ważne są, wyjedziesz gdzieś, nikogo nie będziesz znał i to też jest takie, no... Tak. No chociaż... właśnie, my tak właśnie szukamy, że no chcemy ten dom sprzedać na tej Bugatyni, bo mówię, tam za parę lat będzie dziura. Aha. I przyszłościowo dla dzieci, myślę, ludzie też. Gdzieś bliżej do jakiegoś miasta większego albo coś. My to w ogóle myśleliśmy w koło Mszczonowa, koło Warszawy, masz ten. O, dziękuję. Fundację Źródła Życia, nie? Tą adwentystyczną. Tam jest i oni mają tam ileś rodzin mieszka, tych adwentystycznych. Oni mają dzieci, oni tam prowadzą, wiesz, domowe nauczanie, że ci rodzice nawzajem uczą te dzieci różnych przedmiotów. Nie chodzą do szkoły, tylko. Domowe nauczanie.
Aha, domowa. No moje to chodzą do szkoły, no bo jest tak, że cóż, żona polskiego nie zna. I wiesz, to nic z tego by nie wyszło, ja za granicę jeżdżę, to by było jakby było, nie? Natomiast no my myśleliśmy właśnie przeprowadzić się do takiej ala blisko takiej komuny, czy to adwentowej, czy innej. My znamy też taką rodzinę Amiszów. Oni są ze Stanów Zjednoczonych, mieszkają koło Janowa Lubelskiego. I oj, tu już jest górka, no i tutaj już trzeba go... No i trójka, ile gaz pojedzie? Córkę przerzucę, ale to zaraz będzie trzeba redukować. No i wiesz, i tam też byliśmy, jeździmy czasami do tych Amiszów, oni mają 7 dzieci, 13 hektarów ziemi. Ale oni z tego żyją. Tak, oni tylko z tego żyją, wiesz. No ja myślałem, wiesz, żeby kupić jakąś gospodarkę i tylko niepotrzebnie, ja teraz pieniędzy, znaczy pieniędzy już jakiś czas temu wziąłem, kupiłem akcje, te akcje wszystkie spadły. O, tu jak teraz pięknie, Mirek, zobacz. Góry widać, tato. No i człowiek teraz pieniędzy tak zbytnio nie ma, żeby kupić, ruszyć jakieś gospodarstwo. Tam jak widać te Tatry, nie? Nie, ale ładnie stąd widać. Mirek, rób zdjęcia tam. Czekaj, właśnie zaczekaj. Zdjęcia tej. Tatery. Czekaj. Tam piękny. A ja tu też gospodarkę. Ale to też widzisz. Czas na to. Ale z tego też nie wyżyjesz, nie? Bo to powiedzmy, co z tego? No ja bym zakończył jazdę do tej Norwegii. No wiesz, to jest bida, to trzeba się narobić. Trzeba to się to... natyrać na gospodarce. No. Albo gdzieś kupić w górach, nie? Żeby ja to myślałem, to gdzieś w górach z dala od w ogóle sąsiadów, gdzieś takie w razie jakby trzeba było uciekać gdzieś, nie? Ja właśnie o tym myślałem, żeby gdzieś w lesie, albo coś. Żebyś miał opał w razie czego, studnię własną, jakieś, żeby mieć na niej ziemniaki, jakiś marchew, jakieś buraki, zawsze przeżyjesz, nie, w razie czego. Bo miasta nie jak się mieć. My w mieście mieszkamy, w Radomiu, to ciekawe. Radom. Koło Warszawy, tak. Ja mam tam ciotkę. Gdzie, w Radomiu, czy gdzie? Kozienica. O, no to blisko. No, blisko. No, to blisko. Elka. Ulkę. Warszawy. Kozienice to bardzo blisko Radomia. Z Kozienic przyjeżdżają do Radomia, do kościoła, nie? Tam przyjechać, jak duża elektrownia była. Tak, jest, elektrownia. Wujek właśnie stawiał. Czy ta elektrownia trochę mała? A i tam następny blok energetyczny postawił. Bo niestety on wyjechał do Turcji. O, co, mieszka w Turcji? Nie. A pracował? Zapraszam, bo on jak pospawać. Tutaj to już, tutaj tego, ale mówię, lepiej się chodzi po tych górkach takich porośniętych. Raz, że niżej, cieplej. Tam trzeba mieć kondykę, żeby się tam drapać. No, tam można wejść, bo tam tak jak jest lato, cieplej jest, no to, że tak powiem, odpowiednio się wystroić, można jechać, prawda? A gdzie my jesteśmy teraz? Nie wiem, jakaś wioska. Także no trzeba po prostu patrzeć i najlepiej wiadomo gdzieś na wsi było. Ale to też, no za wsi jak ten, moja żona jest kolorowa, czarnoskóra, dzieciaki kolorowe. A na wsiach to wiesz, każdy wszystkich zna, wszystkie katoliki, zaraz cię będą wytykać, a to nie, dość, że czarne, to jeszcze nie katoliki w ogóle. A w mieście to tak jeszcze bardziej człowiek się jakoś ukryje. No, bo tam jest, jak to ma te trochę tych ludzi ciemnoskórych i ten, jakoś tak. No rasizm jest w Polsce jeszcze, nie? No to tak, no. Ale widok, ja ci mówię. Tam ośnieżone. No taki domek dla was. Mały na trochę. Na starość by mi starczyło spokojnie. No. Kominek, który był no, wodnym. Nie wiadomo, jak się wyjdzie. No nie, na pewno jak wyjdziemy, bo nie. Można to zdjąć, bo odbija się ten. To zakopane, tak? A jest. Czy jesteśmy
Piękne widoki. O, mamy czerwone. Super. Światło. Musisz zooma zrobić, trochę przybliżyć. Przybliżyć, ale nie, będziemy bliżej. Teraz to i tak musimy zatrzymać. Przybliżymy. O, zielony. Zaraz wysiądziemy. Jedziemy. No jedziemy w tym kierunku do... Nie jedziemy, kurde, nad morze, tylko jedziemy w tym kierunku, co do góry. Nie ma tu morza, no mówię, no jedziemy w kierunku gór, tak? Tutaj są tylko, tu są tylko wielkie jeziora, nie? Tak, tak jak w Czorsztynie, Niedzica. Gdzie? To jest te jezioro... O, mamy jeziorko, proszę. O, co to za jezioro? Stawik chyba, nie? Stawik. Morskie oko, tak? Aha. Takie mini. Minimum. Ale rybki łamią. Ale Zakopane, morskie oko. Tak, no. Tak. Ja 10 lat tam chodziłem. Ja byłem raz na morskim oku. Ja też kiedy. W październiku żeśmy zrobili taką wyprawę związkową właśnie. To byliśmy i w Dolinie Pięciu Stawów. I tam w górę żeśmy weszli, schodzili z Doliny Pięciu Stawów nad morskie oko. Później z powrotem. Żeśmy wjechali też na Gubałówkę. Byliśmy w tej Dolinie Chochołowskiej. Mieliśmy spływ Dunajca, atrakcji, byliśmy przy tym kościele, co Janosik klaustr, ślub, nie? Tam żeśmy też podjechali. Janosik brał ślub? To fikcja chyba, czy to? No to jest na filmie. No i tam żeśmy pojeździli, świetna wycieczka, ale był taki jeden ten gość, że zamiast tego, to pojechaliśmy na Słowację, tam kupili sobie te napoje i siedział i tylko te napoje. I po prostu on nic nie widział, że tak wolał to. Dajcie spokój. Wolali jazzować. No. Imprezować. Ale górki, nie? Ładnie. A gdzie rysy? Gdzie tu mamy Giebont? Rysy są najwyższe, ale to chyba rysy, tu nie tam widać. Czyli na... Tam jest Słowacja, tak? Na granicy chyba. Nie wiem właśnie, gdzie to. Ale jak wysoko góry są, aż do chmur dotykają. A. Właśnie. A tu nie jest? Co? Nie. Góra z krzyżem. W samej góry na tym jest krzyż. No tak zrobili sobie. Katolicy. Na Giewoncie. Też. O, ładnie. Mam, że się tak nie spodobał. Co? Co? Czarny Dunaj. Tu jest fajnie, wszędzie pod górę. Jak ja bym miał spojrzał wózki, to bym miał do brzegi, ale... Tam nie, jaka górka. No. To tak otoczenie, stąd do tamtąd widać te góry skaliste. Elektryczny wózek by się przydał, nie? Mam taki, domu. Tak? Mam. To odczepiłem jak akumulator ładował się, naładować akumulator ten, powiedział. Mówię, że lenistwo to jest najgorsze, co może być. Ale tam ma taki joystick, nie? Tylko na leniwa jest. Lepiej, żeby ktoś oprowadzał, nie? A ja? Wtedy nie trzeba myśleć. No, kruby. No też? O, tu budują też taką malutką chałupkę. Taką 35 metrów coś. Aha, bez pozwolenia. Tak. No. Tak, to jest. Do 70 metrów, tak? Tam, tak, teraz chyba do 70, nie? Mhm.
to w sumie można mieć 140, bo 70 na dole, 70 na górze. Ale to wiesz jak to jest, nie? To, ja u góry to jest nawet nieprawne. Nie? Nie możesz na poddaszu. Możesz mieć tylko 70 prawidłowo, tak? No ale jak budujesz na górze, czyli na tej podstawie... Tam to może być nieużytkowe, mówisz. Tak? Tak, bo jak jest użytkowe, to musi ono ma jakieś plany, wszystko na to. Albo to 70, ale kto cię sprawdzi, czy to jest użytkowe? No, czy... tak jak kiedyś w górach, jak stawiali chałupę, to stawiali na beczkach. Na beczkach? Domy, tak. Że na każdym rogu i w środku robili, kopali takie fundamenty, robili, ale krótkie. Aha. I za to nie płacili. Aha. A jak robisz fundament cały, lany, to za wszystko płacisz. Mhm. Ale dziwne rzeczy, nie? To o tym to nie słyszałem. Co tam było tego pewnie? Z tymi beczkami. Co? A? Nie wiem, no ale na pewno nie tak jak sobie widać. Tak jak na działkach rekreacyjnych, jak też właśnie stawiają sydomki, to nie stawiają właśnie na całym fundamencie, albo oszukują. Stawiają na beczkach, a później jak przychodzi komisja oglądać to, i już później robią cały fundament. Aha, tylko podkopują i... Tak, no. Robią. To restauracja na pewno tu jest. To szkoła zawodowa, nie zakład doskonalenia zawodowego. Czy jakaś czarny zawodówka? Czarny Dunajcu, patrz. To jest czarny Dunajec. Ale trzeba powiedzieć, że biznesy tutaj też się kręcą. O, to wiem. Tu szkoła pewnie. Pięknie, pięknie zrobione. Zakopane 28. Chochołów 9. Lodowisko Czarny Dunajec, proszę bardzo. Dokryte lodowisko. Tak jak pływalnie robią, to oni mają tutaj pod dachem. Pata bacy, sera i wina. Pata bacy. No, te porównać tych górali 40 lat temu, a teraz co się dzieje, nie? Zmiany są naprawdę ogromne. Kiedyś mieli lepsze możliwości budowania. Teraz już nie ma takiego raju. A tu jak idziemy? Ale się dużo buduje, to ogromnie zmienia, wiesz, to Podhale. Wyjeżdżali do Ameryki i za jedną wypłatę budował cały dom. Ale wiesz, ale i warszawiacy inwestują w Zakopane. Tak samo, cały ten teren od Nowego Targu do Zakopanego to podobno jest zabudowany na tej trasie. Czyli kto ma finanse, to inwestuje, a to nad morzem, a to w górach, prawda? Tak jak tutaj, ten... Bo tego Zbyszka, ta willa, co stoi. To jakiś warszawiak jest, nie? Też postawił chałupkę i chałupka stoi. Tu tylko mówię, no, tak jak ja, gdybym musiał się tu przeprowadzić, to żona by sprzątała może w hotelach. A ja do lasu pracować, do uprawienia pilarza ten i... A może się otworzyć, spróbować. Ja wolę do ciebie piszę? Właśnie. Tyle drewno. Dom będą budować chyba. Jakie bale, patrzcie. No. To na dom. Piękne. Jakie bale. Co? Nie rozumiem. No, to tam tak jest. Chata bacy. No. Chata bacy. Patrz, deseczki różne. Jakie ta, bo jest. Tylko wiecie jak to jest, kurde, to teraz. Tu jeszcze w górach to jest fajnie, a u nas tam jak oni tną na wieśmie taką obozoczą, to dobrze nie wyschnie, oni już tną. Wczoraj na tym wybiórka skakała, a dzisiaj już na dach kładą. No. I tak to kręci, wszystko wykręca. Tak, bo to później schnie przez... Tak. I dopiero później się... Tak.
później ludzie, co my mamy zrobić, bo dach nam się wygina ten. Czerwone domki. O, Bociek siedzi. Bociek? Gdzie? Nim mam. Siedział tu. A, już przyleciał? No już siedział na ten. A już przyleciał? Na Gnieście, tak. No, ładnie. Bociek. Mieliście kamerkę tak ustawione na gwiazdu Bociana, wiem. No. Tak, tu gdzieś ustawili. To my wczoraj przyjechali, wyjątyliśmy, bo czyli nas patrzy dziećmi, tam koło nas. Też właśnie szliśmy koło takiej chałupy z bali zrobionych. I ten. Jak patrzymy, jak ona była mocowana, tam w ogóle gwoździa nie ma. Tam jest wszystko zabijane na kołki drewniane. To jest ciekawe. No, my układają. To jest ciekawa technika. A ale tutaj, to, o tu jak to też podobnie. Tak, ale to wiecie, że to Niemiec wymyślił. Tak jak jest? Jak tam... Tam gdzie mieszkało, to były tereny niemieckie. Aha. I te wszystkie stodoły stare ten, one najczęściej nie były bite gwoździami. One bite właśnie były bite na te kołki drewniane. Aha. Były. Kiedyś próbowałem taką stodołę rozebrać ciągnikiem z Japonii. Ciągnik się zakopywał, ale nie mógł kurwać belki, ani pięknie zrobił. Może te kołki drewniane robili z jakiegoś mocniejszego drewna, z akacji, albo dębu, albo coś. Nie mam pojęcia. Ale jak patrzę tam, ja lubię oglądać takie przyrodnicze programy, przetrwać na Alasę, na ten, tam też właśnie ludzie wykorzystują jeszcze te kołki i biją na drewno, ten drewniane, nic w ogóle metalu nie korzystają. Bo jaki bardzo pomysł. Nie wiem. Jest taka technika, że był problem wtedy z metalami, to wymyślili taką technikę. Tak. Dawniej, nie? Przecież nie było tak tych hut wszędzie, to, tamto. Dokładnie. A jak były, to też to kosztowało. A to co to za rzeka? Dunajec chyba. Czarny Dunajec. Ale tak. Coś mało tej wody. Czarny Dunajec. Czarny Dunajec. A, no. A jak myślicie? Bo czasami myślę, że ludzie już przedtem dużo rzeczy widzieli. Metal robić, to tysiące lat temu kurde było odkryte. Tak. No, a teraz jakby, nie wiem, powracało to z powrotem. I kiedyś nie było takiej rzeczy jak teraz, huty albo czegoś. Niby to w Chijowie tam jest opisane, nie wiem jak miał ten, to tak księga nie dopuszczona do kanału, jak miał. A, jakaś księga biblijna? Tak, 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 znaczy... nie dopuszczona do kanału, kurde. Ono to kurwane do nieba. Enoch? Tak? Enoch? Enoch, Enoch. On tam ponoć opisuje właśnie, że to niby wszystko przez aniołów jest zrobione. Że anioły jeśli tu na ziemię, zbijali z kobietami ten, mieszali w tym DNA i niby ludziom pomagali przez to, że... Chochołów, o to chochołów, to chochołos... Jest kilka różnych tych ksiąg, które nie są w tym, nie? W... Ale właśnie mówię i na właśnie tam opisuje to właśnie, że oni już przedtem wiedzieli to wszystko, co my teraz. Tak jak niby naukowcy mówią, że wtedy nic nie wiedzieli o niczym. Jak to jest prawda, to jest kłamstwo, co oni tam mówią. Też mieli technikę, nie? To właśnie mówię, no. I nawet lepsze, o, teraz. Tu jest ten, deweloperka. Jedyna, albo to jest taka pokazówka może, nie? No. Albo na wynajem. Na no. Jak przyjechać sobie odpocząć albo coś. Piękne to. To z kamienia, o góry drewno. To mama jedzie. Mama jedzie, ty patrzy na to. Bo się jedzie troszkę wolniej i kręta droga, to inaczej nie, inaczej to biegnie. No bo tutaj górale są tak, oni tam lubują się właśnie w Maryjkach, w tych bałwanach, kurde. O, tu chałupa się zburzyła. O.
Za stare. Ale jak blisko te chałupy, jedna obok drugiej, nie? No, tutaj. No. Czyli tu jest typowa taka wioska... Góralska. Stara, tak, nie? Tak, stara taka góralska wioska. No jak się patrzy, rzeczywiście ciekawe. Ta, no. Chałupa koło... I nawet przystanek taki jest. Ciekawe. Może? Tu trzeba zabezpieczać. Specjalne te. Tak. Zależy, można zrobić. Tak. Tak, typowa wioska góralska. No. Tam gdzie my mieszkamy, to właśnie teraz wprowadzają właśnie takie chałupy z bali, z kamieni typowo stawiają. No na Jasnej Górze u nas. Tu na Słowacji jest, widzę, granica. O. Tak. Tak. Czyli tu jest blisko Słowacji, a nie Czechy. Czechy to tam, tak, tak. To tam dalej jeszcze. Czechy dalej. Czechy to, czekaj, chyba tam jak Usztów, nie? Bielsko-Biała, w tamtym kierunku, nie? To tamte. Chałupki mają fajne te. Chałupki odnowili, nie? Bo tu widać, że poodnawiane są te chałupki. Niektóre oczywiście. No, a tutaj wszędzie u nas też była ta powódź. Ludzie podostawali odszkodowania, a ten i prawie nic nie porobili. Aha. A co oni zrobili? Nic. Okna tylko wymienili i dźwigi. No i może w środku. Mosteczek. I znów Dunajec. O, skocznia, proszę bardzo. No, taka ładna skocznia. Taka ładna skocznia. To normalna, to jest skocznia. Dwie skocznie, jedna większa, mniejsza. Tamta była do trików, kochanie. Skocznia, to jest normalna, koła skocznia. No. Ja też już telefon. Targi cieśli koło. Ale tu zjeżdżalnie są. Czy co to jest? Restauracja. Ale tam jest kiełbasa, tak? Tam coś budują, też z palciem, takie budynki. Tam to jest pływalnia, czekaj, bo tu są te termy. A, to nie jest Białka Tatrzańska, to my tu nie byliśmy? Czekaj. Może ty byłeś. Nie, to nie tu chyba. Tu są te termy. Termy ale co tu nie byliśmy. Litów, Chochołów. O. My byliśmy w Białce Tatrzańskiej. Tak, nie, my byliśmy w Białce. Mogą być te baseny. Na termy pisze, no. No. Ale my tu nie byliśmy. My tutaj byli ci, co tam u nas. Nie. Oj. Oni koło was siedzieli. Te państwo starszych, co się dopiero ożenili. A, wiem, ten Mirek i ta. No. Oni tu właśnie byli w tej termie bliskiej. Tu mówili, że tam się kopali w tym. Tak. Nie. Nie. Taka szczupła i on w garniturze. Mama mówi, że one wyglądają jak brat siostrą. To nie koło nas siedzieli. Na pierwszym spotkaniu koło was siedzieli. Tak. Co? Taka pani, co ma siwe włosy. No ale wytłumaczenie. Tu nie brater ma siwe włosy. Taka wysoka schuda, nie? Wysoka chuda. W sukience i ten, on taki... Kratę taką. No. Nie pamiętasz. Wieku. Włosy rozpuszczone na... A on ma biała koszula i garnitur. Tak. Bez krawata. Tak. On ma Mirek. Wiesz, to na kanapie. O, tu bym jeszcze mógł mieszkać. No tu dość równo jest. No. Tak. Tu jaka górka nam się. No. Wyjawiła. Wyjawiły się górki. Po to Groczkowski, czy jak? Jaka górka nam się pokazała.
ale będzie tu na samym. A, bo jak tu jest, czekaj, tu jest Chochołów, to zaraz będzie ta dolina. No właśnie. Tu następny. O, śnieg jest. Zjazd. To my żeśmy, czekaj, Zakopane jakoś chyba ominęli, nie? Może, nie wiem. Nie znajmy. To ominę na sam. Co? Tutaj coś biegnie, tu jest ukierunkowanie, tu jest. Co z Poliną? No to też byś mogli z Poliną mieszkać. Zobaczcie, jak tu jest równo fajnie. A pod górę? Może tam mamy wchodzić nią na górę? No właściwie, my sobie możemy pójść. Ona może przecież patrzeć. Ale byśmy zjeżdżali z górki na sankę. Zaraz porobimy spokojnie, że my jedziemy, zobaczcie, jedziemy w tą stronę, w tą, no, w górę jedziemy. A jak nie wiem, no, jedziemy w stronę gór cały czas. O, cześć. To daję ci zrobić. 30 zł doba. Narty, kijki, coś tam, coś tam. Wielki. Tak, tam, ładny wieciu. Wyrębka. Ja bym to mógł robić. Ja tu zostaję. Jest robię tu, sobie chałupę z bali, zostaje tu. Jest tu materiału ładnie. Traktorki są. Co? Ja robiłem takie rzeczy, panie. Ja wycinałem takie drzewa. Złożyliśmy tak właśnie na mygłę, jak tu i to rozcinaliśmy. To nie robię się, to już się robi. Sprzęty to robią. Czy to przy tym mam to górę, no. A to może ci pasterze, żeby ci dawać owiec, żeby nie spać pod chmurką. To mają te... Weź zatargaj taką budę tam. Że... Ale nie. LKT jedzie. Potrzebi LKT, telewizji sprzęt, to nie do wyrażenia. Łańcuchy potrzebi to. Ale naścinali tych drzew tu wszędzie. Chcieli to wyciągnąć te drzewa, nie? Z tego. Albo koniem, albo ciągnikami. Tak. To jest Ameryka. W Ameryce to helikopterami nawet wyciągają. Tak? Tak. Ładne rzeczy. Czasami. Też mi się z was już chciał. Albo ciepło. Hamują. Hamują. Co oni tam hamują? A, skręcamy? No. A co, a nie, on skręca. Ale że on skręca. Serio. A my jedziemy dalej, nie? Nie będziemy... Jedziemy za ten. Dalej, tak. A co tu? Nie wiem, co one kombinują. Żeby nam nie zginął ten nasz koleżka. Tak. Ogień. Tak.
Ogień. No, czuć teraz właśnie, że nie ma tej mocy. Nie ma. No, nie ma mocy, także tu trzeba po prostu... Tak jak jeszcze jedzie, to jedzie, a jak już stanie, to już koniec. Aby się rozpędza jakoś. Masz, że do przodu. Coś tam jeszcze świszcze. Gdzie oni tam? Są sami. Nie, nie. Tak. Jedzie, ale poje trochę lusterko zerka. A, on nie patrzy lusterko. Zgubimy go jeszcze. A bo tamten, nie wiem dlaczego on tam zjechał. Po co on tam zjechał? Tak. On tam pojechał, a z nim ta, jak ona ma przecież. No, pani Ania to. Ona tu jest na teren. Nie, nie wiem, czy zna to miejsce, czy nie. Chodzi, to musi być ze śniegu. Tam ma tylko. Tu jak biknie. Siwa woda. O, Dolina Chochołowska. No mamy. Dolina Chochołowska. Ja bym tutaj w tym strumie jechał, chyba bym przez cały dzień siedziała. Ja wiem, bo ty kochasz kamyki, co nie? To już jesteśmy. A i tu gdzieś będziemy łazić, nie? No. O, jak pięknie. O, teraz jak ładnie góry widać. Tu już stawiają te samochody i tu o... A, czyli tu już parkingi są w dolinie. Już będą harat zbierać. Cała atrakcja. Ja zapłacę. Nie. My tu płacimy, każdy z was, no. Każdy nie, my zapłacimy, nie ma problemu. I tak korzystamy z waszych dobroci. Nie, dobrze jest. No, ile oni to biorą? Żeby stanąć na parkingu. 10 zł pisze. Tu mają interes, nie? No, nie chcę, można powiedzieć. Wszystkie te ozdoby, nie ozdoby, teraz te maryjki, nie maryjki, wszystko będą sprzedawać, co nie? No tak. Ale gdzie ta moja czapka jest? Zaraz zobaczymy, porobimy zdjęcia. To nie wiem, a? Znaczy, tutaj to bardziej góralskie te atrakcje sprzedają. Bo jakby to było gdzieś przy kościele, to... Ale tu też, oni to wszędzie już... Pakują to. Ludzie już idą na spacerki. Zasuwają na kijeczki hasają. Ale ten o, jakieś się śmieją z tych kijków, ale to jest piękna sprawa z tym chodzić. Ty spróbowałem tam u nas w Czechach już poszli ten, na takie górki ten, to tylko kijkami chodzić po górach. Aha. Bo całe ciało pracuje i nie męczy się tak człowiek. Słyszysz? Ja wiem, ty tak. Z pieskami łażą o. Ale nabudowali tych parkingów, różnych chałupek, nie? Ja tu byłem dawno temu przy tym, Sławek. Jak ty ludzi. Jeździłeś po tym, wtedy co... Czekaj, to... Na tej wycieczce gdzieś koło 20 lat temu. Nie do Poznania. Ojojojojoj. Ale zjechało narodu. Damy radę gdzieś się tu zainstalować? Nie wiem. Zobaczymy. A Zbyszek to tu już bardziej wie, że trzeba się pchać do przodu. Zbyszek to już jest stary riser. On ma nowy targ, tak? Rejestrację. A ja nie wiem, to jest nowy targ? Tak. KNT? No, krakowskie, nowy targ. Gdzie będziemy skręcać tu, czy jeszcze dalej pojedziemy? Ale tu skręca. Tutaj jedzie. Tu jest ten. Tu czy jedziemy dalej? Nie, nie tu nie, chyba. Tu, bo coś. Czy my tu miejscówkę znajdziemy? Jak kasę chcą, to znajdą. Nie bój się. Nawet jeden na drugim postawią, to by, żeby tylko kasę wziąć. Wiesz. Drzewa jeszcze tam wytną na boku. Ale zimno jest, nie? Zamykamy oczy. Zimno. Czeka, ile tu pokazuje? Moment. Jeden stopień, tak. Tak jak mi pokazywało tam. A bo już tam dalej nie można jechać, zobaczcie, znak jest. Bogatym jest 8.
to przyjechaliśmy najbliżej, jak można. No, bo o to chodziło, żebyśmy tyle chyba nie musieli iść tutaj. Ta. A zobaczymy, czy jest zniżka na kartę dużej rodziny. Ja mam, nie wiem co. Ja też mam. No, dobrze. My mamy. Ja na przykład jeżdżę dużo pociągami teraz, nie, bo jak jeżdżę do Norwegii, to dużo korzystam z tej karty dużej rodziny. No, ja wiem, rozumiem. Chodź, to się siedzie. Patrz na moje buty. Mirek, masz jakieś pieniądze? A ile tam potrzeba? A ja nie wiem. Już. Dzień dobry, zniżka na kartę dużej rodziny? Tam w kasie biletowej, wstęp. A tam, tylko 15 złotych u mnie. 15, Mirek, masz? Już, zaraz. Będzie ze stówki. Zabaruję, bo to nie ma czasu. Tak jest. 20, 40, 60, 80. I subwencja. Dobra. I trzymasz tu. Dobrze, dobra. Zgadza się, dzięki. Pięknie. Jedziemy za tym. I już kasiorkę jak robią, nie? I to zwykłe pole. Trochę drzewek wycięli. Wysypali tym. A gdzie jedzie ten nasz koleżka? A tutaj stanie. A nasz koleżka tam jedzie tam. Wie, gdzie, co i jak. Spokojnie. My się pakujemy. To co, jedziemy za koleżką naszym? My się naszym? Za Zbyszkiem pakujemy. Jedziemy za Zbyszkiem. No. Tutaj, stawaj za nim i już. Oj. Albo czekaj, bo ten się tu. Albo tam przed nim zasuwa. Przed nim? Tak. Zasuwaj przed nim. Jasna sprawa. Stanąć tu przed ciebie? Bo ty tu parkujesz, nie? No to dobra, to ja przed ciebie zaparkuję. Na wyspę. Możesz się trochę. Czekaj, ja to wezmę jakoś śnieg tak. Zakopać. Poczekaj, wezmę. O, toalety, kto ma chęć, proszę bardzo. Czekaj, Mirek, weź tą wyszedł i zobacz, jak ja tam mogę. Już, tu. No. No. Jeszcze możesz. No. Weź szybę. No, otwartą. Oj. Czemu tu śnieg jest? Dobra, potem zamy na skarpę. No. Ale to tam chyba już nigdy nie będzie. To stawą. Może ten. O tą parę chodziło wam? Tak, o tą. No, parę, o to, o to. No.